chciałem jeszcze o ten tunezyjski reportaż zapytać a propos islamu, bo mnie się bardzo podobało, jak pan opisuje rewolucję z perspektywy jabłek, tak? To znaczy ona się zaczyna od straganu z jabłkami. Trochę mi się to skojarzyło z Marią Antoniną mówiącą o ciastkach. Ale co zmieniła ta rewolucja w Tunezji? Z tego, co się orientuję, bo śledzę to w miarę na bieżąco, to ciągle niewiele. No nie można powiedzieć, że nic, bo jednak te zmiany zachodzą. No przede wszystkim ludzie odważyli się mówić, krzyczeć na ulicach. To było zupełnie za Benaliego niedopuszczalne i tego nie było po prostu. Natomiast cały czas Tunezja jest w stanie chaosu zupełnego. Co jakiś czas śledzę doniesienia z tamtych stron. To ciągle jakieś strzelaniny, jakieś demonstracje. Kobiety bardzo, bardzo intensywnie biorą w tym udział. Więc to jest, znaczy ja myślę, że to jest ogromne osiągnięcie tej rewolucji, że ludzie wyszli, ludzie zaczęli mówić, ale do jakiegoś ładu porewolucyjnego to jeszcze jest długa, długa droga. Ale ja nie wiem, czy ta rewolucja, tak symbolicznie oczywiście, zaczęła się od tego straganu z jabłkami, czy czasem nie od stróża, od ochroniarza pod bramą gubernatora, pod którą spalił się Mohamed Bouazizi, który nie potrafił obsłużyć gaśnicy. To jest gdybanie, no to jest budowanie sobie jakichś historii alternatywnych, które pączkują w głowie, no ale możemy się zastanowić, co by było, gdyby on faktycznie umiał tą gaśnicę obsłużyć i go ugasił. Być może tak naprawdę nic by się nie stało, ale dowiedziałem się o tym zupełnie przez przypadek trzeciego czy czwartego dnia, spacerując uparcie pod tą bramą, otoczony przez wianuszek tych ludzi, tych Arabów, którzy po prostu krzyczeli i wszyscy wszystko wiedzieli. Oczywiście guzik wiedzieli, bo tylko kilka osób było świadkiem tej sytuacji, kiedy on po prostu wylał na siebie benzynę i się podpalił. I tam stała taka starsza kobieta w trakcie tych moich przechadzek, siedziała na takim małym taborecie i w końcu podeszła do mojego tłumacza i mówi: chodź synku, ja ci tu wszystko opowiem, jak to wszystko było, bo ja to wszystko widziałem. I ona mi właśnie wtedy powiedziała, że to tak było, że facet pobiegł po gaśnicę, zerwał, nie wiedział, co z tym zrobić, zgłupiał, rzucił ją na ziemię, no i wszystko się potoczyło, fala przez cały Maghreb, nieprawdopodobne zupełnie. Zastanawiam się trochę, po co są panu te podróże, to znaczy przejście całej Atakamy, dżungla gabońska. Istnieje w panu jakaś potrzeba bycia tam, gdzie nikogo nie było? Ja nie sądzę, żeby to chodziło o jakiś wątek eksploracyjny. To było po prostu tak, że mnie strasznie nosiło po tym świecie, po tych wszystkich kontynentach. I to jest taka pazerność takiego młodego chłopaka, który ma 20 kilka lat i jedzie i chce wszystko dotknąć i zmierzyć się na przykład z taką pustką i samotnością absolutną, jak na Atakamie. No to mi się zdarzyło raz w życiu tylko na tej pustyni. I myślę, że będę chciał to jeszcze kiedyś powtórzyć. To jest ogromne wyzwanie, ale no można mówić oczywiście, no po co on tam lezie przez tą pustynię 12 dni, żeby się popisać, czy żeby pokazać, ile to kilometrów sam przeszedł. No można w ten sposób to interpretować, no ale ja jednak mówię, że doświadczenie takiej pustki absolutnej, kiedy się wychodzi z namiotu wieczorem i to jest wokoło, ta nicość jest zupełnie nieprawdopodobna. I to jest ogromne wyzwanie literackie. Ja wcale nie twierdzę, że mu sprostałem w tej książce. Może to jest jakiś zaczyn, jakiś początek tej mojej przygody z opisywaniem przestrzeni, ale od tego się w każdym razie zaczęło i chciałem to napisać, chciałem to gdzieś zapisać w jakiś sposób. No po to się też jeździ, żeby zapisywać tą rzeczywistość, przecież ucieka to wszystko między palcami tak szybko. A w jaki sposób takie wyprawy zmieniają optykę? Czy Wyprawa nic nierówna, bo są wyprawy podróżnicze, wyprawy reporterskie, znaczy, ludzie się uczą. W jaki sposób one zmieniły pana optykę? Czy zmieniły pana spojrzenie na świat, czy na Polskę? Przede wszystkim ja byłem zawsze pod ogromnym wrażeniem na południu no, sztuki życia tych ludzi, sztuki takiej uważności, sztuki nudzenia się wręcz. To jest ogromna sztuka, której my już dawno zapomnieliśmy i to naprawdę nie ma nic wspólnego z lenistwem, absolutnie. To jest taki stereotyp. Przecież się powtarza, przecież ci tam południe to nic nie robią, prawda? A ci Niemcy i Francuzi zapieprzają i są tacy fajni. Ja nie sądzę, żeby to miało cokolwiek wspólnego z lenistwem. I jeździłem sobie i podpatrywałem, jak oni to robią. No to jest może nawet nie na zasadzie podpatrywania, ale czucia i włączanie się w to wszystko.
Ja myślę, że będę w stanie ocenić, jak to na mnie wpłynęło jeszcze za parę lat, bo to jest zbyt krótka perspektywa, ale mam takie poczucie, że nabrałem ogromnego dystansu na przykład do tego wszystkiego, co się tutaj dzieje w tej Polsce. To w ogóle nie rusza tak naprawdę, patrzę w tę telewizję i się czasem uśmiechnę. Nabrało nabrałem chyba dystansu do jakichś ambicji zawodowych, jest to coraz częściej odpuszczam po prostu pewne sprawy, jakoś się specjalnie nie chce mi się z wieloma rzeczami mocować. I coraz lepiej mi z tym, coraz lepiej mi się chyba żyje, także jakiś efekt chyba osobisty miały te podróże, ale nie sądzę, żeby to było najważniejsze, no akurat tutaj mówimy w kontekście tego, co powstało i co jest przeznaczone dla czytelnika, może kiedyś opiszę to po prostu jeszcze inaczej. A czy często stawia sobie pan pytanie Indian Kogi, co z nas zostanie? Nie, to jest po prostu ta perspektywa kosmologiczna, ta strasznie długa perspektywa, którą oni rzeczywiście czują i którą żyją. I zetknięcie się z tą perspektywą było dla mnie szokiem kulturowym. Dosłownie, ja poczułem wtedy, że się zderzyłem z jakąś ścianą, kiedy wszedłem w te góry. To bardzo czuć w tym reportażu. To jest najbardziej nieprzenikniona kultura, z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia, no ale jest jasna sprawa, dlaczego. Oni byli odcięci zupełnie od świata przez blisko 500 lat, zupełnie celowo, świadomie. Przeżyli traumę ogromną, bo na początku XVI wieku Hiszpanie ich wycięli w pień po prostu. Była piękna cywilizacja Tairona w górach Sierra Nevada na północy Kolumbii. Tam wtedy mieszkało prawie 500 000 ludzi i starałem się zawsze wyobrazić, jak ona wyglądała. Zresztą budowanie sobie jakichś obrazów to też strategia pisania, żeby to móc zapisać potem. Miasteczka, wsie, sieć, potężna sieć kamiennych dróg, które do dzisiaj istnieją, oni się ciągle nimi poruszają. No i Hiszpanie to po prostu zniszczyli, no to nic z tego nie zostało. Przeżyła garstka, 10 tysięcy osób, które uciekły wysoko, wysoko w góry, bo to jest też fenomen naturalny. Te góry zaczynają się, wyrastają z wybrzeża do wysokości ponad 5 tysięcy metrów nad poziom morza na odległości 30 km. No to sobie proszę wyobrazić, to jest po prostu schody do nieba, dosłownie się patrzy po prostu, tak jakby się wędrowało prosto gdzieś do nieba. Więc oni przyjęli taką taktykę i strategię życiową, żeby się odsunąć zupełnie od tej naszej cywilizacji, która gdzieś tam kiełkowała wokoło tych gór. No i na początku lat 90., 20 lat temu, kiedy z tych szczytów ich świętych sakrum zaczęły znikać śniegi, no wiadomo, w związku z czym, w związku z ociepleniem po prostu, tak jak w wielu innych partiach górskich na świecie, no to oni wtedy postanowili, że muszą w jakiś sposób wyjść, zareagować na to i wejść w jakiś dialog z naszą cywilizacją. Więc de facto dopiero od tego momentu zaczęły się jakieś kontakty między Kogi a światem zewnętrznym. Bardziej intensywne, bo oczywiście sporadycznie coś się tam wcześniej zdarzało. Zresztą jeden z antropologów, jedyny znawca tego świata popełnił na ten temat książkę, która się okazała w języku hiszpańskim. On z nimi spędził długie miesiące w latach 50. lub 60., ale to było zanim zaczęła się wojna domowa z kolei w Kolumbii, bo ona też zamknęła te rejony na blisko 50 lat. No i kiedy człowiek zaczyna się zagłębiać w tą ich filozofię, nie wiem, czy to można nazwać filozofią, no, więc system myślenia bardziej, no to jest po prostu przepaść, ściana. I to jest ciekawe, że człowiek stoi gdzieś tam w środku tych gór i chłonie to ze wszystkich stron i stara się myśleć tak jak oni, stara się poczuć, zrozumieć tą ich odległą perspektywę. W momencie, kiedy się stamtąd wyjedzie, wraca do Polski, to się to wydaje strasznie naiwne i śmieszne po prostu, że gdzieś tam co oni sam myślą o jakimś świecie za 500 tysięcy lat, za milion lat, oni rzeczywiście operują takimi kategoriami. No i to jest ten relatywizm, no, kiedy się stoi tam w środku i to wszystko się wydaje, ten świat Kogi wydaje się taki spójny, naturalny i zrozumiały, a potem się wraca do nas i się spogląda na tamto, czy na siebie samego w środku tych gór i się człowiek myśli, co za naiwność, co za bezsens zupełny. No i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. No ja myślę, że wielu też czytelników mogłoby odebrać taki tekst jako jakiś rodzaj naiwności, prawda? Ale zresztą ja się staram w takiej krótkiej miniaturze po tym tekście storpedować też trochę to myślenie Kogi właśnie na tej zasadzie, że człowiek potem wraca i to wszystko nie wydaje się
takie proste, ale nie pozostało mi nic innego po powrocie do Polski, jak napisać to w formie takiej przypowieści w duchu realizmu magicznego. U podnóża tych gór, w mojej wsi Aracataca, urodził się i żył García Márquez. Tam się właśnie zrodziło to Macondo. Ja, kiedy byłem w tych górach, to sobie pomyślałem, oho, już rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. No, on musiał tak pisać po prostu. Mając kontakt z tą rzeczywistością, nie mógł pisać inaczej, naprawdę, bo to jest naprawdę świat magiczny. Ja wiem, że to jest takie słowo wyświechtane, ale te góry z Sierra Nevada takie są. Philip Springer postawił taką tezę, że dzięki temu, iż reportaż zniknął z gazet, powstają takie dobre książki jak twoja czy Macieja Wasilewskiego. Zgodziłbyś się z nim? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest ta przyczyna, bo przecież wcześniej, kiedy te gazety funkcjonowały dobrze, też powstawały książki znakomite. Znaczy, nie wiem, czy to jest, ma to jakieś bezpośrednie przełożenie. Pewnie jakieś ma, ale jakoś bym się chyba na tym długo nie zastanawiał. Myślę, że bierze się to stąd, że no jest jakaś moda jednak na te reportaże, takie klasyczne, pełnokrwiste reportaże. Ludzie to lubią czytać, chociaż ja wiem, że następuje znowu teraz odwrót do literatury pięknej. Tak jakoś ostatnio spojrzałem na nominację do Nike, to zdaje się, że tam było 18. Nie, 18. Zdaje się, że były tylko dwie książki reportażowe w każdym razie, a tych powieści, opowiadań było ponad 10, także może idzie jakaś zmiana, bo przecież ta dominacja literatury faktu trwała już dobre 10 lat chyba, albo więcej, prawda? No to chyba też brała się z tego, że nie było dużo dobrej literatury pięknej, a no teraz właśnie. Ten poprzedni rok był jakoś lepszy, a właśnie niedługo ukaże się twoja książka Miedza. To będą opowiadania chyba diametralnie się różniące od Południa. Nie, no to zupełnie coś innego. Co to będzie i w ogóle czy chcesz się przesunąć całkowicie w stronę literatury pięknej? Trudno mi przewidywać, co będzie za parę lat, ale rzeczywiście tak czuję, że gdzieś w tą stronę zmierzam z tego powodu, że po prostu literatura piękna, czy powieść, czy opowiadanie daje mi o wiele więcej narzędzi i szans, żebym opisał to, co chcę opisać. No to nie jest na zasadzie jakiejś strategii założenia, że od razu będę pisał opowiadania albo powieści. Po prostu piszę i czuję, że w którymś momencie kończy mi się pióro, kończy mi się manewr, jak w przypadku reportażu, no bo jednak trzeba być uczciwym wobec czytelnika. No, jeśli piszę reportaż, to piszę reportaż, a nie opowiadanie. I zawsze chciałem napisać coś o polskiej wsi, ale o tej współczesnej polskiej wsi. Nie na zasadzie takiego nostalgicznego spojrzenia wstecz, ale o tym, co się dzieje teraz. Teraz te wsi wyglądają zupełnie dziwnie. To jest jakiś taki dziwny twór, że no trudno to opisać właśnie, trudno to opisać. Kultura ludowa, chłopstwo w ogóle, to był taki piękny, magiczny, bardzo wdzięczny temat dla pisarzy. I tak, do tego powstawały takie fantastyczne książki. No ale kultura ludowa już się definitywnie skończyła. Zresztą Wiesław Myśliwski w jednym z esejów na łamach twórczości chyba ten esej nosił tytuł Kres kultury chłopskiej właśnie. On właśnie to tak pięknie obwieścił i podsumował. No tego nie ma, to się nie ma co w ogóle czarować. No ale te społeczności, ten świat istnieje dalej. No przecież ostatnio spojrzałem, ponad 50 tysięcy wsi w Polsce, które są, to jest 60% tego kraju. W takim rozkroku, tu gdzieś jedną nogą jeszcze w błocie, a gdzieś okiem już na Marsie z tym łazikiem, który tam łazi. I to jest strasznie ciekawe. Trudno to bardzo opisać. Ostatnio w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego Pilch powiedział coś takiego, że czas współczesny jest strasznie trudny do opisania, bo musiałby być odzorowaniem kiczu, bo ten świat jest po prostu kiczowaty. I dlatego tak trudno znaleźć język na opis tej rzeczywistości. Zresztą o tym Masłowska wielokrotnie mówiła. Są takie tuzy jak Pilch, no to musi coś w tym być. I rzeczywiście ja zacząłem sobie pisać, zacząłem myśleć o tym, jak się do tego zabrać. I zrozumiałem, że ta forma reportażowa po prostu mi tu w ogóle nie podchodzi, że napiszę jeden reportaż, drugi, trzeci, postawię ostatnią kropkę, ja sam w to przestanę wierzyć. Mało tego, kiedyś nawet napisałem takie jedno z pierwszych opowiadań na ten temat. Starałem się, żeby tak w duchu takiego realizmu oddać tą rzeczywistość. I to samo, postawiłem ostatnią kropkę i przestałem w to wierzyć, więc szukałem innego języka. No i wydaje mi się, że jakiś znalazłem. No zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie ta książka ukaże się jesienią. Nie wiem, czy to można nazwać zbiorem opowiadań, zbiorem opowieści. One są w jakiś sposób scalone z sobą. To się wszystko dzieje w jednej takiej modelowej. No właśnie nie wsi, tylko miasto wsi chyba bardziej, bo wiele z tych
z tych wsi w Polsce, to już nie wiadomo, czy to są wsie, czy to są miasto wsie, gdzie człowiek przez taką wieś kury nawet nie zobaczy. Z drugiej strony mentalność jakaś zupełnie jeszcze inna. Pokręcony strasznie świat i najciekawsze jest w tym wszystkim to, że to jest pomieszanie języków zupełne. Tu ktoś jeszcze mówi gwarą, ktoś mówi zupełnie jakąś nowomową, Bóg wie jaką. I znaleźć język na opis tak pokręconej rzeczywistości językowo to jest rzeczywiście wyzwanie. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie.